Przeżyłem w swoim życiu wiele sztormów. Dryfowałem podczas flauty bez wiatru po morzach i oceanach. Kiedyś płynąłem na pełnej prędkości wieloryba. Uciekałem przed rekinem, słowo daję. Prawie oparłem się śpiewą syren. Czy powiedziałem prawie? Ale głównie moja kariera była związana ze startami w regatach. Było ich wiele. Nie wszystkie odbyły się w ciągu jednego roku. Swoją karierę kontynuowałem przez ponad 20 lat i czynię to także i teraz. Zdobywałem z orzełkiem na piersi medale olimpijskie, Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy i to nie jeden raz, wiele razy. To były naprawdę wspaniałe przeżycia. Od razu potwierdzam, tak to ja. Człowiek się zmienia. Człowiek zmienia swój wygląd, zmienia się od środka. Ja miałem zupełnie inny pomysł na siebie w roku 2004. No właśnie, ten rok 2004 był wyjątkowy w mojej karierze, w moim życiu. Prawda jest taka, że to, co chcę wam za chwilę powiedzieć, jest moją tajemnicą. Ja nigdy publicznie na ten temat się nie wypowiadałem, dlatego mam do was prośbę. To, co wam teraz powiem, zachowajcie tylko dla siebie, dobrze? Słuchajcie, żebyście lepiej poczuli ten mój przekaz, to, co chcę się z wami podzielić, chciałbym się z wami przenieść dzisiaj, teraz, w tym momencie, w czasie, wstecz, do roku 2004, a dokładnie do 5 sierpnia. To był 5 sierpnia, pamiętam jak dzisiaj, kiedy obudziłem się rano w wiosce olimpijskiej, w swoim pokoju, tak, w swoim łóżku, całe szczęście. I mam taką zasadę, nie wiem, czy ty wy również, że zanim wstanę, zanim wykonam ten ruch pierwszy nogą, żeby wstać, odświeżyć się, umyć i pójść pobiegać na plażę, żeby poczuć klimat tego dnia, który się przede mną zbliża, to zawsze staram się zastanowić, zadać sobie pytanie i od razu odpowiedzieć, co ten dzień mi przyniesie. I tak właśnie było wtedy na Igrzyskach w Atenach w roku 2004. Obudziłem się rano i pierwsze co, to świadomość i myśl, że ten dzień jest dla mnie niesłychanie istotny. Bo moi drodzy, to był ostatni dzień Igrzysk Olimpijskich, moich startów. Na Igrzyskach Olimpijskich w żeglarstwie mamy 10 wyścigów, z czego 9 najlepszych się liczy. Ja po 9 wyścigach, przed tym ostatnim, który miałem tego dnia przed sobą, zajmowałem 3 pozycję. Złoto było już poza moim zasięgiem. Anglik, który żeglował przez cały ten tydzień na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, znakomicie on sobie już ten medal zapewnił. Na drugim miejscu był wtedy Hiszpan, którego miałem jeszcze szansę dziabnąć. Jeszcze mogłem zaryzykować, ale byłoby to ryzyko, żeby walczyć z nim o srebro. Byłem na 3 pozycji. Brązowy medal był w moim zasięgu. Problem mój wtedy polegał na tym, że tuż za mną, z małą stratą punktową, był Francuz, Nowozelandczyk, Kanadyjczyk, Chorwat i Amerykanin. Plus cała reszta. Startowało nas tam w sumie 28 zawodników. I ja wiedziałem, że ten dzień jest dla mnie niesłychanie ważny. Ja leżę sobie w tym łóżku nadal i tak sobie myślę i mówię, ja cię kręcę. Jak ja dam radę? Nie, zaraz, nie jak ja dam radę, tylko ja dam radę. I od razu, żeby się uspokoić, mam na to wiele sposobów, ale jeden jest przede wszystkim taki, że przypominam sobie moją rutynę. Więc tak też zrobiłem, nadal leżąc w tym swoim łóżku, w wiosce olimpijskiej, w Atenach, 10 dnia startów moich regat, przed 10 wyścigiem. I mówię sobie, dobrze, trucht, toaleta, śniadanie, odprawa z trenerem, druga z meteorologiem, szybko do Mariny Olimpijskiej, tam mam też rutynę swoją, co sprawdzić w swojej łódce, jak ustawienia zmienić. Wypływam, jestem gotowy, robię rozgrzewkę, 5 minut do startu, ja wiem, co mam zrobić. Jak najlepiej wypaść w ostatnim wyścigu, najlepiej go wygrać. Co tak naprawdę uczyniłem tego popołudnia. Ale wróćmy znów do tego momentu mojej pobudki porannej, kiedy leżę, wiem, co mam zrobić, ale coś mnie jeszcze w tym łóżku zatrzymało. Moi drodzy, to była myśl, która tak naprawdę i pytanie, które wpłynęło na dalszą moją karierę sportową, na realizację moich marzeń. A mianowicie zadałem sobie pytanie, Mateusz, ale co dalej?
Ten dzień jest niesłychanie ważny dla ciebie, ale czy ty wiesz, co będziesz robił dalej? Moja odpowiedź brzmiała: tak, ja wiem. Ja mam już w planie kolejną 4-letnią olimpiadę do kolejnych Igrzysk Olimpijskich, które były już wtedy zaplanowane w Pekinie, miały się odbyć w Pekinie w 2008 roku. Z tym, że ja sobie jeszcze wcześniej obiecałem, że jeżeli zdobędę swój drugi medal olimpijski, bo wtedy walczyłem o swój drugi medal olimpijski, to zmienię łódkę, zmienię klasę. Nie będę żeglował już pojedynkę na jednoosobowym finie, tak jak widzieliście na zdjęciach, tylko będę chciał żeglować na większej łódce. Miałem taką możliwość. Ta łódka, którą widzicie, łódka klasy Star, na której żegluję się w dwójkę, była moim marzeniem. Ja chciałem wykonać ten krok do przodu, wyjść w pewnym sensie ze swojej strefy komfortu, gdzie na finie już osiągnąłem wszystko i zrobić następny krok. Ale moja świadomość w tym momencie pociągnęła mnie w tą stronę, że ja już wiedziałem, że to nie będzie takie proste, ponieważ w odróżnieniu, porównaniu do tych dwóch łódek, jednoosobowego fina do dwuosobowego stara, różnic jest bardzo dużo, ale jedna kluczowa i znacząca jest taka: budżet, moi drodzy. Olbrzymia różnica w budżecie. Na fina rocznie potrzebowałem około 800 tysięcy złotych. Połowę tego budżetu otrzymywałem jako zawodnik kadry olimpijskiej z Polskiego Biura, nie Biura Turystycznego, Polskiego Związku Żeglarskiego, który, dziękuję bardzo, wysyłał nas po całym świecie i tak dobrze się to kojarzy. Oczywiście z sukcesami wracaliśmy najczęściej, ale resztę trzeba było pozyskiwać od sponsorów. Tak, sponsorów. I to było wyzwanie. I ja teraz sobie mówię, leżąc nadal w tym łóżku, na finie 800 tysięcy złotych, a na starze 1 400 000. Pomnóżcie to, moi drodzy, razy 4 i robi się olbrzymia kwota. W skali Polski naprawdę są to bardzo duże budżety, żeby uprawiać tak wspaniałą dyscyplinę sportu olimpijską, jaką jest żeglarstwo. No i co ja sobie robię? Ja sobie zadaję pytanie w tym łóżku: Mateusz, ale jak ty chcesz to osiągnąć? Ty najprawdopodobniej z tych Igrzysk Olimpijskich wrócisz jako brązowy medalista olimpijski. O, byś do tego dopiął swego. Ale przecież 8 lat temu, wcześniej, na Igrzyskach w Atlancie zdobyłeś złoty medal. Halo, przecież jak ty wrócisz, to wszyscy cię rozszarpią, ukamieniują, że wracasz nie z tarczą, a na tarczy. Przecież tutaj się liczy przede wszystkim sukces, powtórzenie. No i ja właśnie byłem tego świadomy. I stąd też, moi drodzy, po przekroczeniu linii mety tak bardzo się cieszyłem. Dlatego też skoczyłem do wody. Znaczy, może nie tylko dlatego. Było tam bardzo gorąco, cieszyłem się, chciałem się schłodzić. Ale wpływając na linię mety ostatniego wyścigu, który wygrałem, ja widziałem kątem oka 3 potężne motorówki wypełnione po brzegi fotoreporterami i kamerzystami. Ja wiedziałem, że to jest ten moment, kiedy muszę pokazać, jaki to jest dla mnie olbrzymi sukces i jak się bardzo z tego powodu cieszę. Oni to wszystko uchwycili. Co ciekawe, powiem wam, ta migawka, ten urywek mnie skaczącego do wody z przekroczeniu linii mety był pokazywany nie raz. Nie tylko tego wieczora, kiedy zdobyłem ten medal, kiedy była ceremonia wręczania medali, ale przez kolejne 3 dni w wiadomościach. Co jeszcze ciekawego mnie kiedyś się dowiedziałem, maszerując sobie spacerem w Portugalii 2 lata później, ktoś mnie złapał i mówi: hej, ty, mówiąc do mnie po angielsku, a to ja cię rozpoznaję, to ty na Igrzyskach zdobyłeś złoty medal olimpijski, ja to widziałem, cieszyłeś się tak jak nikt inny z radości, bo nie było żadnego podpisu, że ja zdobyłem tylko brązowy medal olimpijski. Więc informacja poszła w świat i dobre skojarzenie. Co się stało dalej? Ja po przekroczeniu tej linii mety, kiedy wróciłem do Mariny Olimpijskiej, już mając świadomość, że mam ten brązowy medal, na konferencji prasowej podkreślałem dziennikarzom, że to jest mój największy sukces w karierze sportowej. Oni się tak drapali trochę w głowie i mówili: ale panie Mateuszu, halo, przecież 8 lat temu pan zdobył złoto, a tu tylko brąz. Ja mówię: nie, słuchajcie, w dzisiejszych czasach tak naprawdę trudno jest zdobyć, ale w ogóle powtórzyć sukces. Wszyscy gonią, świat odskoczył. Ja jeszcze w tych regatach w jednym wyścigu popełniłem falstart, w drugim sobie tak rozciąłem nogę, że cała łódka była zalana krwią. Mało co nie ukończyłem tego wyścigu, ale dopiąłem swego, dotrzymałem do końca i mam swój upragniony medal olimpijski.
Oni tak się trochę dziwili, no ale to, co usłyszeli, zapisali. Informacja poszła w świat. Wiecie, kto mi jeszcze pomógł w pewnym sensie zaprezentować się jako ten człowiek, który osiągnął sukces, zawodnik, który osiągnął sukces w Atenach? Otóż moja koleżanka z reprezentacji, która tego samego dnia, co ja, też zdobyła brązowy medal dla siebie i dla Polski. Ona w odróżnieniu do mnie jednakże nie okazywała takiej radości, takiej ekspresji. Nie skoczyła do wody, chociaż to zupełnie inna dyscyplina sportu. Nie cieszyła się od ucha do ucha, nie skakała z radości. Tylko po prostu to przyjęła i też podkreślała, że tak naprawdę przyjechała po złoto, tak jak ja. Skończyło się wszystko na brązowym medalu. Szkoda, sorry. A ja uradowany i radosny. Po powrocie do Polski, tak było niedawno, także w Rio de Janeiro, to jest taka sytuacja, że medaliści olimpijscy mają szereg obowiązków, takich między innymi jak spotkania z prezydentem, z premierem, wizyty w zakładach pracy. Wiecie, no dosyć dużo obowiązków i zadań. Ja w tym uczestniczyłem, ale po około miesiącu, półtora mówię, to już mamy za sobą. Czas zakazać rękawy. Przygotowałem razem ze specjalistami bardzo profesjonalne propozycje i oferty sponsoringowe i rozpocząłem szereg spotkań. Uwierzcie mi, na każdym spotkaniu, to były zazwyczaj średnie i bardzo duże przedsiębiorstwa, firmy, na tych spotkaniach byli specjaliści od marketingu, komunikacji, ale często też członkowie zarządu. Na każdym ze spotkań, na każdym bez wyjątku, ten mój skok do wody był przywoływany. Ale nie przeze mnie, tylko przez osoby, które siedziały naprzeciwko mnie. I to powiem szczerze, zadziałało rewelacyjnie. Ja mogę się pochwalić, chociaż to nie jest chwalenie się wynikiem sportowym, ale sukcesem, który osiągnąłem w pewnym sensie w tym biznesie sportowym, że ja na kolejne 4 lata miałem zapewnione rekordowe, jak na swoją karierę, a nie wiem nawet czy nie na cały rynek polskiego sponsoringu, kontrakty. Kontrakty sponsorskie, które pozwoliły mi dalej realizować swoje marzenia. A marzeniem właśnie było żeglowanie wspólnie z Dominikiem Życkim do Pekinu. To wszystko zadziałało. Zastanawiam się, jak to wszystko się zaczęło? Kiedy to wszystko się zaczęło? Czy to się zaczęło kiełkować w mojej głowie podczas tego poranku, kiedy obudziłem się i zacząłem o tym wszystkim myśleć? Ten scenariusz, ten zwrot, zwrócenie uwagi na coś, co jest bardzo istotne? Pewno tak. Ja wiedziałem, ja byłem przekonany, ja byłem bardzo zmotywowany, ja byłem świadomy tego, że to, co wydarzy się tego dnia i to, co ja zrobię, będzie miało swoją przyszłość i swój efekt w kolejnych dniach. My Polacy bardzo często jesteśmy postrzegani, a często też mamy taką samoocenę, że jesteśmy introwertykami. Nie mamy takiej ekspresji naszego ciała, naszej mowy, jak to mają no, chociażby południowcy. Często partnerzy biznesowi, z którymi rozmawiam, oceniają nas, generalnie, Polaków, jako malkontentów, jako osoby, które odważnie patrzą w świat. Ale generalnie mamy, przepraszam za określenie, pewne swoje ograniczenia. Ja je również mam, miałem. Ale to, co zrobiłem i to, co na bazie tego także kontynuuję teraz, jakikolwiek mam pomysł, jakąkolwiek mam myśl, to nie musi być do końca kolejna kampania olimpijska, to nie musi być złoty medal olimpijski na moim celowniku. Ale kiedy coś bardzo chcę, jeżeli na czymś bardzo mi zależy, szukam pomysłu i sposobu, żeby opakować to w odpowiedni sposób i przedstawić. Przedstawić jednej osobie, 5, 10, czy szerokiemu gronu odbiorców. I to działa. Uwierzcie mi. Dziękuję bardzo.